Cześć, witajcie, witam Was na kanale Lach Sądecki za kółkiem. Ja jestem Dawid i opowiadam Wam o pracy kierowcy autobusów MPK Nowy Sącz oraz przybliżam region Sądecczyznę Nowy Sącz. Dzisiaj zapraszam Was na pierwszą linię do gminy Stary Sącz. Byliśmy już w gminie Kamionka Wielka, w gminie Nawojowa, w gminie Chełmiec byliśmy i tym razem zapraszam Was do gminy Stary Sącz, jedna z takich bardziej podstawowych linii też jeśli chodzi o miasto Nowy Sącz, czyli linia 24, ponieważ zapewnia komunikację mieszkańcom osiedla Biegonice, Dąbrówka, ale to jest taka też podstawa jeśli chodzi o linię do Starego Sącza, dlatego też chciałem, aby ta linia jako pierwsza pojawiła się spośród wszystkich linii jadących do gminy Stary Sącz. Zapraszam Was do takiego szczególnego oglądania, uważnego oglądania, ponieważ w tym filmie co nieco się wyjaśni na temat Q&A, o które często pytacie. Co z tym Q&A, kiedy będzie Q&A? Wszystkiego dowiecie się na tym filmie, dlatego oglądajcie uważnie to wideo, to nagranie. Ja Was zapraszam do subskrypcji mojego kanału, tak abyście byli na bieżąco z wszystkimi filmami, które tutaj wrzucam. Zapraszam Was również na moje media społecznościowe, Facebook, Instagram, TikTok. Dlaczego warto to śledzić? No to już sami dobrze wiecie, tam dużo wrzucam. Tam też pojawiało się ostatnie Q&A, dlatego odwiedźcie mnie tam, zostawcie polubienie, obserwacje, tak aby Was nic nie ominęło. Ja już standardowo nie przedłużam tego wstępu. Zapraszam Was na przejazd linią numer 24. Nowy Sącz Rynek, Stary Sącz, Osiedle Słoneczne. Ok, czyli ruszamy tak jak to zwykle w przypadku linii jadących z rynku w Nowym Sączu, ulica Woźnicza. Ten przystanek jest przystankiem początkowym dla wszystkich tych linii, które zaczynają w rynku. Jednak jest to przystanek wyłączony z obsługi pasażerskiej, dlatego na wszystkich rozkładach, które możecie znaleźć na przykład na stronie MPK Nowy Sącz, czy też w innych miejscach, pierwszym przystankiem będzie przystanek Kazimierza Wielkiego, ale ten przystanek Woźnicza widnieje we wszystkich rozkładach jazdy związanych z zezwoleniem. Ten rejon miasta też jest tutaj dosyć ciekawy. Akurat zdarzyła się sytuacja, że tak jak możecie tutaj zobaczyć, w Nowym Sączu byli Żydzi, którzy dosyć często odwiedzają Nowy Sącz. I też dlaczego mówię to przy okazji tego miejsca, czyli ulicy Boźniczej i też ulicy Kazimierza Wielkiego. Ten obszar, ten teren, to jest teren dawnego getta żydowskiego w Nowym Sączu. I właśnie też przy ulicy Boźniczej, tam niedaleko ulicy Boźniczej, jest synagoga żydowska, która jest dosyć często odwiedzana przez Żydów. Też dosyć niedaleko jest cmentarz żydowski. Swoją drogą często zapowiadam Wam przed filmami, że na tym kanale znajdziecie informacje na temat pracy kierowcy autobusów MPK Nowy Sącz oraz jakieś ciekawostki, historii na temat Nowego Sącza, regionu. Jak się zastanawiam, czy jeden z odcinków, jeżeli już zacznę w końcu to robić, te odcinki pasowałoby się w końcu za to wziąć, jeżeli już zacznę robić te odcinki, to jeden z odcinków poświęcić historii sądeckich Żydów. Mieli dosyć duże znaczenie w historii Nowego Sącza, zresztą tak jak w wielu miastach w Polsce i dlatego wydaje mi się, że to może być ważny temat, żeby chociaż jeden odcinek poświęcić, tak zebrać różne informacje na temat sądeckich Żydów. Ale tak jak mówię, to może w przyszłości. Jedziemy tutaj dalej ulicami, które już dobrze znacie, czyli ulica Dunajewskiego, Szwedzka, Wąsowiczów. I tutaj też chciałbym Was spytać o zdanie, ponieważ właśnie te ulice tutaj od rynku i tutaj te ulice, które teraz przejeżdżamy, ulica Kościuszki, Jagiellońska, Aleje, one bardzo często pojawiają się na tych liniach i mam taki pomysł. Tylko właśnie, jak mam zawsze pomysł, to chcę poznać Waszą opinię. Żeby przyspieszać troszeczkę te odcinki, które właśnie bardzo często się pojawiają. Tak nieznacznie, myślę, że tak, żeby troszeczkę szybciej ten film, żeby ten czas przy tymi odcinkami troszeczkę szybciej mijał. Dzięki temu, że filmy będą trochę bardziej dynamiczne, może nie będą Was tak nudziły. Dajcie znać, co myślicie o takim pomyśle. Jeżeli
Wam się ten pomysł podoba, napiszecie mi to w komentarzu, to przy okazji następnego filmu, jeżeli będziemy jechać tymi ulicami, to spróbujemy, to zobaczymy i może wtedy jeszcze ten, ale tak jak mówię, chciałbym najpierw Was spytać, co myślicie o takim pomyśle właśnie, żeby troszeczkę te odcinki miasta, które przejeżdżamy bardzo często, troszeczkę przyspieszyć. Nie tak jak korki, bo korki przyspieszam trzykrotnie i one przelatują raz, dwa. Tak jak mówię, tylko troszeczkę, bo przede wszystkim chcę Wam pokazywać też sytuację na drodze, bo nie chodzi tylko o samo w sobie pokazanie przejazdu trasą, ale jakie są różne sytuacje na drodze, bo tak jak też mówiłem w pierwszym filmie na moim kanale, chodzi nie tylko właśnie o pokazanie tras, ale też o przybliżenie sytuacji na drodze, tak aby pasażerowie może troszeczkę byli bardziej wyrozumiali względem tutaj nas kierowców, dlatego tak jak mówię, tylko troszeczkę przyspieszyć, czekam na Wasze komentarze pod tym filmem i zobaczymy, co tam z tego nam wyjdzie. Jak widzicie, w dniu, w którym akurat to nagrywałem, była troszeczkę deszczowa pogoda, na całe szczęście nie tak deszczowa, jak w ostatnim czasie się zdarzało. Obyło się bez zalanych wiaduktów czy jakichś dużych utrudnień na drodze, ale akurat tutaj mamy przejazd linią 24, a kilka dni wcześniej, albo chyba nawet dzień wcześniej przed nagrywaniem tego filmu, jeździłem na linii numer 18 i wtedy dosyć spora ulewa przeszła nad Nowym Sączem i wtedy były zalane wiadukty, były też bardzo duże utrudnienia na ulicy Węgierskiej, którą też będziemy zresztą dzisiaj jechać, i do tego stopnia były utrudnienia, że na jednym z kursów linii 18 w kierunku Żeleźnikowej Wielkiej miałem godzinę opóźnienia. Godzinę później przyjechałem do Żeleźnikowej Wielkiej. Też może dla sądeczan będzie też takie zobrazowanie. Stojąc pod Fakro w korku, za 10 minut miałem już odjeżdżać z Żeleźnikowej w kierunku Nowego Sącza, a kiedy odjeżdżałem z Żeleźnikowej, to za 15 minut powinienem już odjeżdżać z pętli na Rożkowicach na ulicy Zdrojowej. Do takiego stopnia były opóźnienia. Wiem, że inni kierowcy na innych liniach mieli nawet większe opóźnienia, więcej niż godzinę. Wtedy naprawdę tamta część miasta, no można tak wprost powiedzieć, została sparaliżowana. Ale tutaj na szczęście nie ma takiej ulewy, nie musieliśmy jechać żadnym objazdem. W międzyczasie już dojechaliśmy do Alei Wolności, teraz przejeżdżamy ulicę Grodzką i wjeżdżamy na Aleję Batorego. Kolejne przystanki nam mijają.
i wjeżdżamy na dworzec autobusowy MPK. W końcu wjedziemy na stanowisko numer 2. Byliśmy na stanowisku numer 3, byliśmy na stanowisku numer 1, teraz stanowisko numer 2. To jest tutaj to pierwsze stanowisko, które tutaj jest przed wami. Stanowisko numer 3, jak pamiętacie, mieści się tam kawałeczek dalej, a stanowisko numer 1 jest tak jakby po przeciwnej stronie tej wyspy, po prawej stronie. Stanowisko numer 2, czyli linia jadące w kierunku Biegonic, Starego Sącza. Dlatego też ta linia 24 pojawia się jako taka jedna z pierwszych, jeśli chodzi o te linie jadące w kierunku Starego Sącza. To jest pierwsza linia, ale też ogólnie na moim kanale, bo myślę, że to jest taka podstawa względem kolejnych linii, które w tamtym kierunku będę wam pokazywał, tak jak linie 11, 43, 47, 49, czy nawet 18, chociaż nie, 18 nie, bo 18 to trochę inaczej jedzie, ale też jest stanowisko numer 2. Ale wracając do tej podstawy, te kolejne linie właśnie w ten sposób tutaj wyjeżdżają na ulicę Kolejową. Tutaj przy tej okazji zwróćcie uwagę, jest tutaj dosyć taki ciasny ten skrzyżowanie, wbrew pozorom mogłoby się wydawać, że jest szeroko, ale autobusem Maxi trzeba zwrócić uwagę, aby nie wymusić pierwszeństwa względem pojazdów jadących od strony ulicy Zielonej, od wiaduktu kolejowego. Dlatego czasem trzeba odczekać tak, aby było z dwóch stron wolny, nawet jeżeli skręcamy w prawo. Ale wracając do tych podstaw, jeśli chodzi o linię w kierunku Starego Sącza, oprócz linii 24, którą obecnie jedziemy, to była, tak jak mówiłem, linia 11 i 49 jadą w ten sam sposób, czyli ulicą Kolejową, pod wiaduktem na ulicę Zieloną i Pieromowicza, gdzie będziemy jechać. Linie 43, 47 skręcają tutaj zaraz za przejazdem kolejowym w prawo, przy okazji tamtych kierunków zobaczycie. I też tutaj ta linia 24 jest takim uzupełnieniem względem linii 27, która też jakiś czas temu się pojawiła na moim kanale. Wtedy, dojeżdżając do dworca, przenieśliśmy się w miejscu na ulicę Węgierską, a teraz właśnie możecie zobaczyć ten odcinek, czyli od dworca do Węgierskiej, który linia 27 przejeżdża, kiedy ma kursy wydłużone do Węgierskiej Carbon. Tak, tutaj przyjechaliśmy pod wiaduktem. Tak jak też opowiadałem przy okazji tych deszczu, zalany wiadukt, wtedy tutaj ten wiadukt, pod tym wiaduktem było jakieś 1,5 metra wody zalane było i całkowicie wiadukt był nieprzejezdny przez no, kilka godzin. Jeszcze też oprócz linii jadących w kierunku typowo Starego Sącza, właśnie zapominam jeszcze jednej linii, o 9, która też w ten sposób wyjeżdża z dworca. Ona nie dojeżdża do Starego Sącza, ale jedzie tutaj w kierunku osiedla Dąbrówka. Tam jedzie linia też numer 12, też jedzie tędy, więc też może w niedługim czasie będę chciał, aby linie 12 i 13 pojawiły się. Dlaczego mówię 12 i 13? Są to linie przeciwbieżne do siebie. Jedna jedzie w drugą stronę, a druga jedzie w drugą stronę tak naprzemiennie w formie pętli. Dlatego też bym chciał, aby te linie w miarę możliwości pojawiły się w niedługim czasie koło siebie. Niestety, przynajmniej do końca sierpnia, nie mam zaplanowanej ani 12, ani 13. Mam nadzieję, że we wrześniu będę na tych liniach i będę mógł nagrać dla was przejazd tymi liniami. A przy tej okazji, a propos planowania, co będzie nagrywane, co będę pokazywał, to dajcie znać, jaką linię byście chcieli kolejną. Pamiętacie, mam nadzieję, że pamiętacie o tej zasadzie, którą ustaliłem nie tak dawno, że raz linia miejska, raz podmiejska. Ostatnio była linia miejska, dzisiaj wam prezentuję linię podmiejską, więc następna linia będzie miejska. Dlatego piszcie w komentarzu, jaką kolejną linię byście chcieli, miejską, żeby się pojawiła na moim kanale.
czekam na wasze propozycje, wasze życzenia. Wjeżdżamy na ulicę Węgierską, która jest chyba jedną z bardziej, albo jak nie najbardziej uprzemysłowioną ulicą w Nowym Sączu. Szczególnie tutaj ta prawa strona ulicy Węgierskiej, no to mamy zakłady. Tutaj przed chwilą mieliśmy zakład Lamintex. Tak. Tutaj właśnie mamy Castoramę, tutaj za chwilę zaczyna się zakład Fakro, później zaczynają się zakłady Tokaj Kobex, które dawniej były nazywane Carbon, stąd też nazwa przystanku tam dalszego węgierska Carbon, czy też jeszcze wcześniej te zakłady nazywały się sądeckie zakłady elektrod węglowych, tak, jeśli mnie pamięć nie myli, jeżeli się pomyliłem, poprawcie mnie w komentarzu, że to jednak była inna nazwa, ale z tego co pamiętam, to tak to się nazywało. A po lewej stronie ulicy Węgierskiej przeważają jednak domy jednorodzinne, chociaż też trzeba przyznać, że często są tam jakieś firmy, jakieś sklepy, jakieś punkty usługowe. Tak więc mocno właśnie uprzemysłowiona ta ulica, ta część miasta, ale niestety wąska droga, jednopasmowa po jednym pasie ruchu w każdą stronę, o jakości też takiej, jaką możecie zobaczyć, i często się tutaj tworzą korki. Ulica Węgierska to w Nowym Sączu taki synonim zakorkowanej ulicy, szczególnie w godzinach 14 do 16. Jeżeli w tych godzinach jedziecie ulicą Węgierską, no to macie 90% pewności, że będziecie stać w potężnym korku. Przystanek Węgierska, Urząd Pracy, i mam dla was kolejną ciekawą zabawę. Urząd Pracy został przeniesiony jakiś czas temu z ulicy Węgierskiej na ulicę Zieloną, na której też zresztą byliśmy, ale nazwa przystanku została Węgierska Urząd Pracy. I tutaj właśnie pomyślałem, zrobimy sobie taką zabawę, spróbujemy wymyśleć, jak powinien się nazywać ten przystanek. Może akurat ktoś, kto jest odpowiedzialny za nazywanie przystanków w Nowym Sączu, będzie oglądał ten materiał, zobaczy w komentarze, może się zasugeruje, ale jestem ciekaw waszych propozycji. Jak waszym zdaniem powinien się nazywać obecnie przystanek Węgierska Urząd Pracy? Piszcie w komentarzu, czekam na wasze propozycje. W czasie dojeżdżamy do kolejnego punktu na mapie Nowego Sącza, też na ulicy Węgierskiej, który przyciąga sporą liczbę samochodów, czyli Galeria Standecja. Nie pamiętam, w którym roku powstała, nie jestem sobie w stanie w tej chwili przypomnieć, ale pamiętam, że to była pierwsza taka prawdziwa, tak z nazwy i w ogóle z architektury, z budowy, galeria handlowa w Nowym Sączu. Wtedy ta lokalizacja tutaj każdego dziwiła. Czemu na ulicy Węgierskiej? Czemu tak naprawdę na obrzeżach miasta? No, ile się z tym sprawdziło, no to sądeczanie dobrze wiedzą, czy ta lokalizacja faktycznie była dobra, czy zła.
ale wtedy też została wyremontowana tutaj ta część ulicy Węgierskiej. Wtedy też powstały te przystanki Węgierska Galeria po tej stronie, na której właśnie zajeżdżaliśmy, i czy też po drugiej stronie, który się mieścił z naszej perspektywy przed skrzyżowaniem z sygnalizacją świecącą. A tutaj dojeżdżamy do przystanku Węgierska Carbon, o którym wspominałem, i w sumie tutaj też możemy się pobawić w podobną zabawę z nazewnictwem przystanku, jak nazywać przystanek Węgierska Carbon. Bo tak jak mówię, zakładu Carbon już nie ma, wcześniej były sądeckie zakłady elektrod węglowych, potem właśnie był chyba też Polgraf, nawet się to, jeżeli nie też pamięć nie myli, było SGL Carbon, teraz obecnie jest Tokaj Kobex, i czy nazwać to faktycznie od nazwy zakładu, czy będzie się nazywało Węgierska Tokaj, może tak trochę śródziemnomorsko by nam tutaj ten przystanek zabrzmiał, czy może Tokaj Kobex, Węgierska Tokaj Kobex, czy może czy może jeszcze jakoś inaczej, czy może, tak jak mówię, może to być fajna zabawa, dlatego piszcie wasze propozycje w komentarzach, tak jak mówiłem, do przystanku Węgierska Urząd Pracy i do tego przystanku Węgierska Carbon. Jestem ciekaw waszych propozycji. My w tej chwili przejechaliśmy skrzyżowanie z ulicą Biegonicką i Elektrodową. Jesteśmy w takim fizycznym centrum osiedla Biegonice. I tutaj mamy przystanek Węgierska Szkoła. Kontynuujemy jazdę ulicą Węgierską. Przy okazji przejazdu linią 27 wspominałem o tych najdłuższych ulicach w Nowym Sączu, że jedną z nich właśnie jest ulica Węgierska, ale że najdłuższą jest ulica Lwowska. Jednak ulica Węgierska charakteryzuje się tym uprzemysłowieniem, o którym wspominałem wcześniej. Po prawej stronie mamy przystanek Węgierska Winna Góra, który tutaj właśnie mijamy. Bardzo rzadko ktokolwiek z tego przystanku korzysta, ale ten przystanek jest w rozkładzie, trzeba o nim pamiętać. Uwaga do kierowców, pamiętajcie o tym przystanku mimo wszystko, ale naprawdę do rzadkości się zdarza, żeby chociaż jedna osoba, nawet za cały dzień kursowania na tych liniach w kierunku Starego Sącza, żeby czasem też jedna osoba z tego przystanku skorzystała. Jest ten przystanek też tylko w jedną stronę, tylko w kierunku tutaj Starego Sącza, w kierunku Nowego Sącza nie ma tego przystanku. Jakbyśmy jechali w kierunku tutaj centrum miasta, jadąc od Starego Sącza, no to byśmy mieli tylko przystanek Węgierska Przystań i następny przystanek Węgierska Szkoła. Ale tak mówię, jest ten przystanek, pamiętajcie o nim, tak aby nie musieć gwałtownie hamować. I właśnie ten przystanek Węgierska Przystań. Akurat nikt nie wsiadał, nikt nie wysiadał. I będziemy za chwileczkę opuszczać Nowy Sącz. Dojeżdżamy do mostu na rzece Poprad. I w tym momencie jesteśmy w Starym Sączu na ulicy Jana Pawła II. Swoją drogą fajna sytuacja tutaj jest. Mamy ulicę Jana Pawła II. Za chwilę dojedziemy do ronda Jana Pawła II i będziemy jechać dalej w kierunku Starego Sącza ulicą Jana Pawła II.
ulicy Jana Pawła II w Starym Sączu. Kolejna gmina, którą też odwiedzamy, o czym wspominałem na początku filmu, gmina Stary Sącz i też miasteczko Stary Sącz, to jest gmina miejsko-wiejska Stary Sącz. Myślę, że też tak jak zapowiedziałem, że zastanawiam się nad filmem o sądeckich Żydach, to myślę, że też osobnym tematem dobrym na osobny film będzie właśnie Stary Sącz. Po prostu. Historia Starego Sącza. Co tam ciekawego można znaleźć? Myślę, że to też będzie dobry temat na odcinek. A propos też samego Starego Sącza, no to jak wyjdziemy do rynku, to zobaczycie, wtedy powiem wam, co mi się tutaj szczególnie w Starym Sączu podoba. Co jest dla mnie takie najciekawszą rzeczą, którą naprawdę ile razy jestem, to się nią zachwycam. Tu za chwileczkę będziemy mieli wysepki, które zwężają mocno nam jezdnię, dlatego taki też jest ich cel, dlatego trzeba tutaj czasem zwolnić. I przed wiaduktem też trzeba zwolnić. Ten wiadukt jest w stanie w takim, jakim jest. Jest też taki dosyć ostry. Tutaj ten szczyt, dlatego zwolnijcie, tak aby nie uszkodzić zawieszenia w aucie czy w autobusie. Na spokojnie przejechać ten wiadukt. Może niedługim czasie zostanie wyremontowany, przydałoby się. Dojeżdżamy do jednego z najnowszych rund tutaj na Sądecczyźnie. I wjeżdżamy na rundę honorową. Dlaczego runda honorowa? Wjeżdżamy na ulicę pod ogrodami, na rundę honorową pod parkingiem Park and Ride w Starym Sączu, z którego prawie nikt nie korzysta. Inwestycja fajna, bardzo mi się podoba, jest potrzebna, ale no, jak to się mówi, coś nie pykło. Samochodów, widzicie ile tutaj stoi, nawet w czasie roku szkolnego. Mało co samochodów tutaj stało, jeśli chodzi o pasażerów, to też są pojedyncze osoby, które z tego przystanku korzystają przez długi czas. Nie wiem jak teraz, może otwarli w końcu, ale też tutaj ten budynek był zamknięty, czyli żadnej poczekalni, żadnych toalet, a był okres zimowy, prawda? Przez okres zimowy wszystko było zamknięte, brak dogodnego dojścia do centrum Starego Sącza. Niby tutaj po prawej stronie widzicie kładkę, ale na nią nie można wejść, nie można nią dalej iść. Ma być wybudowana kolejna kładka tutaj nad ulicą Jana Pawła II, ale kiedy? Tak mówię, fajna inwestycja, wizualnie podoba mi się, koncepcyjnie jest potrzebna, ale szkoda, że to nie zostało zrobione porządnie od A do Z, żeby to w pełni funkcjonowało. Jak mówię, coś nie pykło. A my tymczasem jesteśmy w centrum Starego Sącza, ja się rozgadałem o tym Park and Ride, ale jesteśmy w centrum Starego Sącza, wjeżdżamy na rynek i tak jak mówię, to co mi się najbardziej podoba, to ta zabudowa starosądeckiej starówki. W większości miast, które mają taką długą historię, no to w centrum miasteczka to są kamienice wysokie, dwupiętrowe, trzypiętrowe, a w Starym Sączu praktycznie wszędzie jest taka niska zabudowa parterowa. Naprawdę świetnie się tutaj spaceruje. Bardzo wam polecam, abyście się tutaj wybrali do Starego Sącza i nawet po prostu pospacerowali po tych uliczkach. Takiego klimatu no ciężko znaleźć gdziekolwiek indziej w Polsce. Bardzo, bardzo wam polecam, abyście odwiedzili Stary Sącz z takim nastawieniem, żeby zobaczyć tą starówkę z tą niską parterową zabudową. Ale tego we Stary Sącz ma też dużo innych atrakcji, o których wspomnę w osobnym filmie, kiedy już go nagram. My tymczasem jesteśmy na ulicy Batorego w Starym Sączu, gdzie tutaj też mamy takie ciasne skręty, gdzie musimy poczekać na samochody z naprzeciwka, aby albo nas ktoś przepuścił, albo żeby było wolne. Autobusem Maxi nie jesteśmy w stanie się zmieścić w jednym pasie ruchu, w tym naszym, dlatego na spokojnie, nie śpieszmy się, dokładnie przejedźmy. Dokładnie się upewnijmy,
tak, aby nie było nieprzyjemnych sytuacji. Trzeba przyznać, że dosyć wielu kierowców aut osobowych zwraca na to uwagę i przepuszcza te autobusy jadące. Jesteśmy teraz na ulicy Piłsudskiego. Tutaj w prawo był skręt przed tym mostkiem. Tutaj w prawo będzie skręcała linia 47, którą też za niedługo myślę, że się pojawi na moim kanale. A w ten sposób, tak jak my teraz jedziemy, jedzie też linia 49, która jedzie do Podęgrodzia przez Stary Sącz. Tutaj też mamy ciasne skrzyżowanie. Trzeba sobie zwrócić uwagę, wypuścić samochód i wjeżdżamy na ulicę Podęgrodzką. Już dojeżdżamy do tego osiedla Słonecznego w Starym Sączu. I tak jak mówię, linia 49 też tędy jedzie i linia 49, tak jak my tutaj skończymy za niedługo trasę, jedzie dalej prostą ulicą Braterstwa Ludów. Ale to też wam będę wszystko tłumaczył przy okazji tamtego filmu, żeby nie zaciemniać przekazu. Jesteśmy na osiedlu Słonecznym w Starym Sączu. Tutaj kończymy trasę, mamy zatoczkę. I tak wygląda przejazd linią numer 24. No i co, ja wam bardzo dziękuję za wspólny przejazd linią numer 24. I teraz pewnie pytacie, co z tym Q&A miało być w czasie filmu. I teraz będzie. Po prostu powiem wam szczerze. Dotychczasowe Q&A, które nagrałem jakiś czas temu, zacząłem montować, nie jestem z niego zadowolony. Jeśli chodzi o jakość nagrania, jeśli chodzi o moje odpowiedzi, ponieważ wtedy, kiedy to nagrywałem, nie czułem się jeszcze tak swobodnie, jeśli chodzi o nagrywanie, jeśli chodzi o YouTube'a. No i to było dosyć takie widoczne w tych filmach, dlatego postanowiłem, że nagram jeszcze raz. Ale jest to też dla was pewna taka chyba dobra wiadomość, ponieważ nie każdy załapał się na te pytania wtedy, kiedy one były, możliwość była ich zadawania. Dlatego jeszcze raz uruchamiam Q&A na moim Instagramie i tym razem również na Facebooku będziecie mogli zadawać mi te pytania. Dlatego wbijajcie, proszę bardzo, tutaj na Instagrama, na Facebooka. Tam możecie te pytania zadać. I ponownie się dobrze składa, ponieważ w niedługim czasie znowu mam rezerwę. Dlatego jeszcze raz po prostu nagram cały film, który miał być związany raz z rezerwą, a dwa z tym Q&A. Dlatego myślę, że to opóźnienie, to, że jeszcze raz to nagram, myślę, że mi to wybaczycie, ponieważ będzie to lepszej jakości, ja będę z tego bardziej zadowolony. Faktem, moje filmy nie są jakieś super, nie wiadomo jakiej już wysokiej jakości i też takie nie będą, jeśli chodzi o taką perfekcję. One perfekcyjne nie będą, bo wiem, że to raczej nie jest możliwe, ale chciałbym na miarę swoich możliwości dać wam najlepsze, co jestem w stanie osiągnąć. Tak więc co, ja wam jeszcze raz bardzo dziękuję. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Wbijajcie na moje media społecznościowe, tak aby was nic nie ominęło. I do zobaczenia w kolejnym filmie i na Instagramie i Facebooku.